tę niedzielę Wielkanocy, która jest określana jako niedziela dobrego pasterza, my spotykamy się z Jezusem Chrystusem miłosiernym, Chrystusem zmartwychwstałym, który ukazywał się tym ludziom, a dzisiaj przybywa do naszej wspólnoty, żeby nas utwierdzić w naszej wierze, żeby nam wskazać drogę, którą powinniśmy podążać, żeby nas wzmocnić na duchu. On, Chrystus, zmartwychwstały, miłosierny. Może najpierw chciałbym się odnieść do tego kazania, które wygłosił święty Piotr. Było to prawdopodobnie na dziedzińcu świątynnym. I kiedy Piotr i Jan byli już więzieni i wyszli w sposób cudowny z tego więzienia, dla niezorientowanych władz wtedy żydowskich, znowu Piotr występuje w świątyni i naucza. I mówi wprost: słuchajcie, Jezus Chrystus zmartwychwstał, ten, którego wyście ukrzyżowali. I te same słowa dzisiaj można by powtórzyć. Jest między nami Jezus Chrystus miłosierny w swoim cudownym obrazie. Jest ten, który zmartwychwstał i okazuje nam swoje serce pełne miłości, ale to jest ten Chrystus, któregośmy zabili. Jak to jest możliwe? No tak jest możliwe, że każdy grzech jest zabijaniem Jezusa Chrystusa. Dlatego tę wielką radość głosi święty Piotr. Słuchajcie, tego Chrystusa, którego byście zabili, Bóg Ojciec wskrzesił z martwych. I On jest z nami. To jest ta radość wielkanocna, to jest to przesłanie Wielkanocy mówiące o Chrystusie, który jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz nie tylko prowadzi, naucza, pokazuje drogę, ochrania, broni, ale także oddaje swoje życie za ludzi. To jest właśnie ten dobry pasterz, który dzisiaj ukazuje się jako Chrystus miłosierny. Oddał życie za każdego z nas. Jeszcze nas na świecie nie było. 2000 lat temu. A On oddaje swoje życie za nas, grzeszników. Chrystus miłosierny. Chcielibyśmy dzisiaj spojrzeć na Chrystusa i na Pana Boga od strony właśnie samego Chrystusa. Jak On patrzy na człowieka, jak On patrzy na nasze życie. Dzisiejsza Ewangelia Święta zaczyna się od tego, że do Jezusa zbliżali się wszyscy celnicy i grzesznicy. Jak to można zrozumieć? No tak, że Chrystus przyszedł na ten świat nie po to, żeby ustanowić jakieś królestwo ziemskie, jakieś ziemskie panowanie, ale przyszedł wyzwolić człowieka od grzechu, od śmierci wiecznej. Dlatego cisną się do Niego grzesznicy, cisną się do Niego celnicy. Przypomnijcie sobie, był taki celnik, zwierzchnik nawet celników wiery, to Zacheusz. To z powodu małego wzrostu nawet spiął się na drzewo sykomory, żeby móc zobaczyć przechodzącego Jezusa. I można by powiedzieć, miał szczęście. Chrystus przechodząc spojrzał na to drzewo. Pewnie się zdziwił, jak to człowiek, zamiast tam jakiegoś ptaka znajduje się człowiek. Ale popatrzył na niego i mówi: Zacheuszu, zejdź z tego drzewa, bo dzisiaj chcę być w Twoim domu. To samo dzisiaj do nas Chrystus mówi. Przychodzi do nas, do naszej wspólnoty parafialnej, do ludzi wierzących i mówi: chcę dzisiaj być w Twoim domu.
Jest to dom parafialny, jest to wspólnota Kościoła. Chcę być z Tobą w Twoim domu. I dlatego Jezus Chrystus udziela swojej łaski, przebacza grzechy. To jest właśnie Chrystus miłosierny. Dlatego do Niego cisną się celnicy i grzesznicy, żeby Go słuchać. Oczywiście popatrzmy naokoło, wielu jest takich, którzy w ogóle są niezainteresowani tymi sprawami, w ogóle są niezainteresowani Chrystusem, ale również Chrystus do nich przychodzi. Do nich przychodzi przez nas. Bo my powinniśmy w jakiś sposób dawać to świadectwo, aby oni mogli odnaleźć tę prawdę, bez której nie ma zbawienia. Dzisiaj mówi święty Piotr w kazaniu, ostatnie zdanie, nie ma poza Chrystusem, nie ma zbawienia. On jest tylko jedynym naszym zbawieniem, ale jest to Chrystus miłosierny. A więc taki bardzo bliski człowiekowi. Bliski, bo przebacza, bo daruje, bo podnosi na duchu. Nie zgniecie knotka, który jest tam nadgnieciony. Nie zgasi żadnego knotka. Nie zdmuchnie tego, co jest już zapalone i tli się. On chce to wszystko podtrzymać. On chce to wszystko w jakiś sposób ukazać w nas, że On jest tym, który zbawia. I Chrystus mówi, że opowiedział taką przypowieść, takie opowiadanie. Zwykłe opowiadanie. Możemy przyjąć je jako prawdziwe, ale możemy to przyjąć jako zmyślone, ale w tym opowiadaniu jest prawda. Prawda o człowieku i o Bogu. Mówi tak, był taki właściciel, który posiadał 100 owiec, a więc bardzo człowiek bogaty. I w pewnym momencie zauważył, że nie ma jednej owcy. Zginęła. Zaczyna jej poszukiwać. My ludzie, bardzo roztropni, bardzo przemyślni, bardzo w jakiś sposób wyrafinowani, powiedzielibyśmy, a co ta jedna owca, a niech sobie zginie. Ja mam 99. Ja powinienem dbać o te 99, które są przy mnie, bo gdyby tak zjawił się jakiś wilk, czy jakieś inne niebezpieczeństwo, to zagrożonych jest te 99. Ale to jest przypowieść, to jest opowiadanie, w którym Chrystus chce ukazać prawdę, prawdę dotyczącą naszego zbawienia. Dlatego nie wszystkie szczegóły muszą się tu zgadzać. Chrystus mówił, że tych 99 reprezentują ludzi, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oni zostali w tym jednym miejscu, ale oni nie potrzebują Boga. Oni sobie dadzą sami radę. My wiemy, że nikt nie może osiągnąć zbawienia bez Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus jest potrzebny. I dlatego Chrystus mówi tak. Zobaczcie, jak Bóg szanuje każdego człowieka. Bo właśnie ta bezimienna owca, która się zagubiła, on jej szuka. Szuka do końca, aż ją znajdzie, mówi dzisiaj ewangelista. A więc szuka, nakłada wszystkich sił, żeby ją znaleźć. Powiem wam tak. Gdyby postąpił tak, jak ludzie postępują, że machną ręką na tę jedną owcę, to może za kilka tygodni nie miałby już żadnej owcy. Bo za każdym razem machałby tylko ręką, zadowolony, że większość jest przy nim. A Chrystus przez to, że idzie za każdą zagubioną osobą, za każdym zagubionym człowiekiem, a każdy zagubiony to jest ten, który, no grzesznik, każdy z nas, ja, ty, to jest ta właśnie osoba, za którą Chrystus w szczególny sposób jakoś dokłada starań, podąża, szuka, sprowadza, opiekuje się, prowadzi. To jest Chrystus miłosierny. I dlatego dzisiaj ta perspektywa,